Aniu, przede wszystkim nie spodziewałam się, że jesteś taka wysoka. Ile masz wzrostu? W sasach teraz. Ile mam wzrostu? 181 cm. O, to jesteś o centymetr wyższa niż ja, ale jednak obcasy dają, robią swoje. No tak, obcasy to jeszcze plus 12 cm dodatkowe zawsze. Jesteśmy od chłopaków wyższe teraz, od niektórych w pokazie. No właśnie, to jest ewenement. A powiedz taką jedną rzecz. Co było? Jaka reakcja cię spotkała, kiedy wyszłaś już z tego domu top model? Co się wydarzyło, tak? Czy byłaś zaskoczona reakcją ludzi? Ale kiedy wyszłam z domu top model? No, jak wyszłyśmy z domu top model, to poleciałyśmy do Paryża, a panu chodzi o koniec, tak? O finał. Ja nie wiem dokładnie, kto się odbywało. Po prostu chodzi mi o reakcję ludzi. Reakcję, jak zajęłam drugie miejsce. No, cieszyli się wszyscy. Ja się cieszę, wszyscy się cieszą, wszyscy mi gratulują. Nie, no, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Ja to odbieram bardzo dobrze. Przynajmniej tak samo dlatego też ludzie, mi się wydaje, że ja, no nie, ja się cieszę z drugiego miejsca, bo uważam, że każda z nas mogła, każda z naszej trójki mogła zająć i pierwsze, i drugie, i trzecie miejsce, bo każda z nas dała z siebie naprawdę dużo i każda się rozwinęła przez program i... Ale wiesz... Że Olga wygrała na przykład. Ale na pewno byłaś trochę zaskoczona, kiedy się okazało, że to Olga wygrała, a nie ty. To znaczy, ja wiedziałam, że ludzie w internecie, że większość ludzi zawsze mówiło, czy tam według sąd wychodziło, że na mnie jest najwięcej głosów, ale szczerze mówiąc to ja tak czułam, że Olga wygra. Nie wiem, może w tym dniu jakoś coś zaskoczyło, coś się zmieniło, nie wiem, no, zmienili zdanie, może nie, ale nie, no, szczerze mówiąc nie nastawiałam się na wygraną, bo ja też wolałam mieć drugie miejsce, tak nie wiem, po prostu jakoś tak... Swobodnie się czuję, bo pierwsze miejsce to też jest taka spina zawsze. Tak wszyscy nawet patrzą ci na ręce, dziennikarze, zawsze pod kontrolą. Jest się związanym umową też z wieloma innymi przedstawicielami. No. Muszę ci powiedzieć, że stałaś się jeszcze w trakcie programu bardzo znana w internecie. Nawet jakieś filmiki są o tobie, kompilacje różne twoich na przykład wypowiedzi. Tak, wiem, tak. Jak na to zareagowałaś, na taką popularność? Szczerze mówiąc, na początku to mi się to nie podobało, ale później... Dlaczego? A na początku mi się to nie podobało, dlatego że no, odebrałam to jako no, wyśmiewanie się, ale później stwierdziłam, że kurczę, komuś się to chciało robić, no i no, nie wiem, tak z dystansem po prostu podchodziłam do tego i nie, no, teraz to nawet niektóre takie piosenki z moimi śmiesznymi tekstami, tam wiesz, śmiesznymi, to ściągnęłam sobie, ustawiłam sobie na dzwonek. Nawet jakieś tam t-shirty wyszły z moimi tekstami, coś śmieszne. Chciałam kupić, ale jeszcze nie miałam czasu. Nie, naprawdę, ale nie, no pozytywne to jest teraz dla mnie. Dla mnie też bardzo dużym zaskoczeniem była twoja metamorfoza. No w Paryżu byłaś rewelacyjna, to trzeba ci przyznać. Ja dziękuję. I mam nadzieję, że to drugie miejsce coś ci da. No ja też mam nadzieję, ja już teraz widzę... No. Są jakieś propozycje? Są. W agencji są, na razie nie zdradzam. Wiem, na razie mogę zdradzić, że jeszcze będę chodziła w Denis Clair w pokazie 9, ale więcej nie chcę nic mówić, bo to jeszcze na 100% nie jest potwierdzone. Pozdrawiam widzów WPTV.